w kolejnym kurierze szafarskim, prezentującym bieżący repertuar ośrodka Chopinowskiego w szafarni. Ale najpierw zobaczmy krótkie podsumowanie poprzedniego miesiąca. Z okazji Dnia Dziecka w ośrodku odbył się piknik rodzinny Chopin też był dzieckiem, wypełniony licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Koncertem, prezentacją etnicznych instrumentów, pokazem straży pożarnej, grami terenowymi i słodkimi niespodziankami. W czerwcu wysłuchaliśmy też koncertu zespołu Polish Piano Trio w składzie Robert Kwiatkowski, Błażej Goliński i Dominika Glapiak. Artyści wykonali słynne tria fortepianowe Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina i Feliksa Mendelssohna. W szafarni z programem słowno-muzycznym wystąpił także aktor Dariusz Jakubowski, który wykonał fragmenty wierszy Zbigniewa Herberta przeplatane znanymi utworami w wykonaniu sopranistki Katarzyny Tomas i pianisty Piotra Szafrańca. W związku ze zbliżającymi się wakacjami gorąco zapraszamy Państwa na letnie koncerty do szafarni. Już od lipca w każdą niedzielę wakacji o godzinie 12:15 w ośrodku odbywają się wakacje z Chopinem, czyli letnie recitale chopinowskie. Wystąpią uznani pianiści oraz aktorzy teatru imienia Wila Machorzycy w Toruniu. 7 lipca z repertuarem chopinowskim wystąpi pianistka Karolina Nadolska, a listy Chopina z szafarni do rodziny i przyjaciół odczyta aktor Paweł Kowalski. Natomiast 14 lipca Lena Ledow wykona utwory Chopina w jazzowych aranżacjach, a dowcipne fragmenty kuriera szafarskiego zaprezentuje aktorka Agnieszka Wawrzkiewicz-Kowalska. Oprócz koncertów w ramach wakacji z Chopinem 14 lipca zapraszamy w muzyczną podróż do Hiszpanii z zespołem Quatuor Europa w programie Ogniste utwory hiszpańskich kompozytorów. Koncert zakończy degustacja hiszpańskiego wina. 21 lipca w ramach cyklu Wakacje z Chopinem dzieła Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego przybliży pianista Andrzej Tatarski, któremu towarzyszyć będzie aktorka Anna Magalska. Natomiast 28 lipca z recitalem fortepianowym wystąpi Paweł Kamasa, a fragmenty listów Fryderyka Chopina przeczyta aktorka Matylda Podfilipska. Dnia 2 miesiąca i roku bieżącego jaśnie panna Brygida, kucharka, różne z chlebem w dzieży robiąc obroty, przez zbytnią zgrabność i zręczność wszystki chleb na ziemię wywaliła. Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Więcej informacji na temat proponowanych wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do polubienia tego filmu, subskrybowania naszego kanału oraz odwiedzania Facebooka i Instagrama Szafarni. Wszystkie linki w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym Kurierze Szafarskim.